Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się dzisiaj znowu w grze Novalance. I tak, słowem wstępu chcę was poinformować tylko o tym, że od poprzedniego odcinka trochę się to pozmieniało. A dlaczego? A jak? Do tego przejdziemy już za chwilę. Zacznijmy od tego, że dzisiaj definitywnie ogarniemy już plastikową stal, bądź stalowy plastik. Wszystko to jest jakby za sprawą tego systemiku, który tutaj mamy. I nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia na ten temat, poza tym, że jak widzicie, trochę tutaj naszykowałem wszystkiego. Nawet ta tutaj wyspa będzie już zautomatyzowana, tylko muszę jeszcze zaznaczyć, że tutaj chcemy kwiaty. I tak, zacznijmy od początku, czyli od tych tajemniczych rzeczy, które są potrzebne. Stodoła. Stodoła jest odpowiedzią. Jeśli nie wiecie, to proszę, można tutaj zobaczyć. Widzicie, jakie zwierzę co daje. Więc teraz dajmy tutaj trzech takich. Oni chcą jajków. Dają za to właśnie to coś. Z tego też powodu mamy tutaj, można powiedzieć, fabrykę jajków. Gdzie, no, będziemy je zbierać, będziemy je dostarczać, wszystko. W temacie. No i tak, produkujemy tutaj to. To jest transportowane na tę wyspę. Nasz bot transportowy natomiast to joinkuje, przerzuca tutaj. No i tu będzie właśnie produkowana nasza główna rzecz, czyli plastil. Stalowy plastik, plastikowa stal. Tylko jak widać, tutaj potrzeba jeszcze stali, czego nie zauważyłem. Co przyznam, powinno być oczywiste. Ale o tym pomyślałem, to już od razu to zrobimy. I tak, to będzie tutaj. Stal. To prawda, cały zapas stali nam to zje, teoretycznie, ale nie ma co się przejmować. I tak będziemy jej produkować wystarczająco dużo, żeby zawsze być potrzebna, można było ją dostać. I tak, jak widzicie, tutaj już system teoretycznie działa. Więc jej, yippie, czy cokolwiek. Ale teraz przejdźmy do ważniejszej rzeczy, czyli zrobienia drugiej części systemu, zbierającej dla nas kwiaty i inne rzeczy. Ale zanim to, tu właśnie mamy jeszcze dwa poziomy, bo tak trochę nagromadziłem podczas wszystkiego. I wydaje mi na to. Teraz mieć i żelazo już nie będą nam potrzebne do konstruowania niczego. A ostatnia rzecz, którą chciał na dany moment zrobić, to chyba zdobyć te przepisy. Bo nie wiem, czy jest cośkolwiek innego, co bym teraz potrzebował. Jednak no, nie mamy, więc trochę szkoda. I teraz tak, przygotujmy się jak najlepiej. Antena wymaga nic, więc świetnie. Teraz tak, boty. A, ja już do niczego nie potrzebuję cegieł i żelaza. Ale okej, tak czy inaczej, na razie robimy taki, powiedzmy, minimum pracownicze. I tak, stawiam antenę, nieważne gdzie. Tak, ty, kolego, zbieraj to. Drugi, ten. Ty, kolego, zbieraj to. Trzeci, ty, kolego, no, egzystuj. Trochę to może zajmie, ale raczej w miarę szybko powinno to zacząć funkcjonować. No, jak widzicie. Nie jest to idealne, ale będzie działać. A co za tym idzie? Będziemy też mogli już zbierać pieniądze, dostarczać wszystko, bo paliwo, jak widzicie, będzie produkowane. Na moment. Słuchaj, tak, nie wiem, skąd mam pierwsze biopaliwo, ale okej. No. Tak czy inaczej, tam tu leżą grzyby. Out. Coraz lepiej. No. Ważną sprawą jest jeszcze taka, że tutaj część plastiku będzie sama się pobierała do tego. No i zanim smar jeszcze przygotujemy, to trochę czasu. Nie. Dobra, mam dwie fabryki smaru. Ale no, jak widzicie. Tutaj mamy ogarniętą automatyzację wszystkich tych takich ważnych rzeczy. Więc teraz w sumie nie pozostało nam nic innego, jak zobaczyć, co przed nami. No bo tutaj widzę, że na pewno plastil.
I tak, generator biopaliwa oczywiście się nauczymy, chociaż nie będę go używał. Wolę robić farmy tych, jak to się nazywa. No, słoneczne, tak czy inaczej. I tak, kompleksowa produkcja, zdecydowanie. Przyspieszanie potem też, oczywiście weźmiemy potem ile jeszcze bardziej kompleksowa produkcja. Twarde materiały, inne takie rzeczy. Wszystko będziemy robić powoli. Transport masowy, drony, okej. Tak czy inaczej, zobaczmy jak wygląda sytuacja wszędzie. Ojej. Nadmiar piasku teraz, z tego co widzę. Ale dobra, jeśli jest nadmiar piasku, to możemy tutaj postawić jeszcze... Golepiec wymaga. Nie jestem pewny. No chwila. Okej, jedno chyba tworzy dwa. A piec wymaga jeden. Na każdy piec potrzebuje... Na każdy dwa piece potrzebujemy jednego panelu. Okej. To wezmę trochę szkła stąd. No i co dalej w sumie? Dostawimy może najlepiej dwa panele. I weźmy tym razem, żeby było trochę lepiej, zaawansowane piece. 4 stali, to będzie 8 stali, okej. Dobra. Szybko to załatwimy. Będzie okej. W sumie zaawansowane piece tutaj stawiam, bo nawet jeśli ktoś nie wie w sumie po co, to one dużo szybciej pracują, więc no. Ale pobierają podwójną ilość, więc tak być bezpieczniej. I proszę. Idealnie na styk. Jestem pewien, że dwa takie piece zdecydowanie przyspieszą redukcję zasobów w piasku. Więc no. To też mamy ogarnięte. Jak sobie myślę, możemy tutaj dostać drugiego bota transportowego, jak to jest ta główna wyspa. Więc drugi bot na pewno by się przydał na wsparcie. Tak, boty mogą robić wszystko, okej, fajnie. Tutaj mamy dwa. A jeśli chodzi o resztę, to zobaczmy, jak sytuacja wygląda. Nadal tutaj jest, można powiedzieć... Brakuje mi słów. Ale nadmiar, to chyba tak najłatwiej można określić. Okej. W takim wypadku... Chyba najlepiej będzie tutaj postawić dodatkowe piece wytwarzające zarówno żelazo, jak i miedź. Później może jeszcze tam postawimy coś innego i na pewno te piece bym przerobił też na co większe. W ogóle weźmy już sobie trochę stali na wszelki wielki, żebyśmy mogli to szybko ogarniać. O, dobra, nie potrzebujemy jeszcze plastiku. Akurat to nie problem, mamy wystarczająco. I teraz tak, stal stąd połowa, powinno wystarczyć. Okej. Trochę plastiku też możemy wziąć. I ogarnijmy wszystko, co tam mamy zrobić. Na razie mamy cztery piece takie ogólne na stal, więc będziemy mogli postawić dwa zaawansowane. I szczerze? Moim zdaniem okej. Powinno wystarczyć. Na chwilę oczywiście, bo na chwilę, ale powinno. Teraz tak, tak. Obu piękny przepis na stal. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli zaawansowane piece klasyczne. Z nimi nie będzie też jakiegoś wielkiego problemu. Nie rafineria. Dobra. Zaawansowany piec. Dwa na żelazo. Dwa na miedź. To wystarczy? Nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że tak. Jeśli jednak nie, to dostawi się jeszcze więcej. Tak czy inaczej tutaj, teoretycznie chociaż, jesteśmy w stanie produkować tego tak dużo, że nie trzeba będzie się przejmować niczym. W przeszłości, jeśli chodzi o zapasy stali. W sumie dostawmy jeszcze, może po trzecim piecu. Do tych linii, do których można. Teoretycznie to może być dobry pomysł.
Tak. I więcej nie mogę stawiać, gdyż zabrakło mi teoretycznie stali. Dobra. Bez takich. Zobaczmy, co jest bardziej zapchane. Okej. Żelazo jest definitywnie bardziej zapchane. Zostawimy jeszcze tylko tutaj po jednym składziku. Dobra, dwa na żelazo, jedno na miedź. Ja będę najpierw szybko łapnijmy powietrza. I tak. Składziki. Żelazo. I jeden na miedź. W ten sposób teoretycznie powinno być trochę lepiej. Jak jedno miedź się tutaj wytapia. Wstawmy jeszcze kolejną miedź. I tutaj żelazo. Dobra. Tak więc... No. Poprawiona trochę teoretycznie produkcja. Jak będzie w rzeczywistości, się przekonamy. Czyli krzyczy. A, dobra, połączenie z tlenem. Czy my na każdej wyspie będę mógł to dostawić później? Nawet teraz w sumie, co mi tam szkodzi? Postawmy to na każdej, co mi tam będzie szkodziło. I tak to prawie nic nie kosztuje, nie będę musiał już się stresować o to wszystko. Nawet nie pamiętam, kiedy ja to dostałem. Dziwne, na tamtej wyspie miałem normalnie dostęp. Nie, dobra. Obie wyspy mają. Bo chciałem mówić, że coś jest zepsute, bo tutaj nie mam. Ale mam. Dobra. Hyc tutaj. Zostawiam też, żeby sobie stało. I ta najlepiej będzie, jeśli każda wyspa będzie miała ten swój... O, miałem już jakieś osiągnięcie, nie wiem jakie. Okej, tutaj też. Nie, na pewno na każdej możemy to postawić. Nie będziemy się niczym przejmować i będzie dobrze. I została tylko ta tutaj. Okej. Dobra. Tak więc jest wszystko okej. Jak myślę, to w tym miejscu... Nie wiem, czy potrzebujemy dodatkowego jakiegoś, czy nie. Jeśli będziemy potrzebować, to po prostu go dostawimy, bo... Tak, nie będzie raczej z tym problemów. Eksportuj. Zlitujemy rakietę i zaraz zarobimy trochę. Ale tak, zanim to wszystko, to co jeszcze chciałem... Bo miałem jakąś ważną informację. A, no tak. No tak, warto by było też pójść i zająć się najważniejszą rzeczą, jakby o której, może nie tyle co myślałem, co, którą no warto byłoby się zająć tak czy inaczej. A, znowu kupujemy to? Czemu nie? Okej, okay, czy możemy teraz na dziku sobie jeździć? I możemy wysłać więcej? Nie. To teraz wyślimy kolejną dawkę stali, bo czemu nie? Ale tak, co ja chciałem? Już trochę gubię. A, dobra, już pamiętam, co ja chciałem, okej. Kwestia tych wszystkich, jakby, co najłatwiej określić, pokojowych rozwiązań została już przeze mnie ogarnięta. Przy okazji to też weźmy. Czemu nie? I wyślejmy kolejną dostawę stali, chyba że teraz możemy już większe pakiety. Nie możemy, nie wiem czemu. Dobra. Ale tak, teoretycznie... Tak mi się wydaje. Że udało mi się ogarnąć, co, jak, gdzie, kiedy. Najłatwiej mówiąc. Jeśli chodzi o tego... O tego bossa, którego ostatnio spotkaliśmy, co tam trzeba było załatwić... No pokojowe rozwiązanie, bo już... Rzeź i mord robiliśmy. I tak... Teraz tak myślę, czy mam na każdą wyspę jakąś rzecz. I odpowiedź brzmi... nie. Teraz już teoretycznie mam, więc jeśli dobrze pamiętam... To, co ostatnio udało mi się ustalić, to powinniśmy być w stanie go już pokojowo rozwiązać. Czym, o ile dobrze pamiętam, bo podkreślam, mogę źle pamiętać. A, tutaj chyba piach mi ostatnio zadziałał.
Tak, nie będę was okłamywał. Sprawdziłem to sobie. A, chwila. Zapomniałem o ostatniej wyspie. Kurczę. Wiedziałem, że zapomnę. Dobra, niech będzie to. Joink. Ale tak. Chyba to była taka konfiguracja, która mi zadziałała. Tak, dobrze, tym razem pamiętałem. Więc proszę bardzo. Dla tych, którzy nie znali tak jak ja tego wszystkiego, teraz już wiecie. Teraz już wiecie. Jak to wygląda. Pa, pa. No. Ja tylko nie dostałem tutaj nagrody za pokojowe. A może dostałem, tylko nawet nie zwróciłem na to uwagi? Ja się mam, ale nie wiem, czy dostałem to teraz, czy wcześniej. Chyba tak czy inaczej, nie będę tutaj lagował umysłowo, skupmy się na ważniejszych rzeczach, czyli na wysyłaniu stali. Na ten... Na zamówienia wszystkich... Tych dziadów. I tak, czy więcej w sumie, nie wiem. Tu jest jakaś zaawansowana farma. Ale osobiście nie wiem, czy jest to na razie aż tak potrzebne. O, w ogóle jakiś elektryczny megapiec i megapiec. Ja nie bym skorzystał z tego, ale to może jeszcze nie teraz. Najpierw skupmy się na ważniejszych rzeczach. Czyli odbierzmy plastil, którego mam 12. Teraz tak. Pozwoli nam to dużo rzeczy zrobić, teoretycznie. Bo już tu jakieś lepsze rzeczy. Nowe wyspy. Od razu ją otworzę, bo czemu by nie? Zanim będziemy coś tam dalej jednak robić, to chcę od razu tam podłączyć się z tlenem, bo czemu by... Aha. No tak, skaner biomu, zapominam o tym ciągle. I teraz to wszystkie będą wymagać skanerów. Super. Ale dobra, tak czy inaczej, weźmy w takim wypadku. Wezmę nawet więcej, bo tam miał kraść na potrzeby tego kowania plastilu, to lepiej mieć więcej. I teraz skaner. Okej. Okay. Skaner ode mnie oczekuje 10 soków. Może to jest sok, to ja już wiem. A ci kogoś zastanawia, dlaczego wiem, że to jest sok? Bo to jest oczywista. Albo przynajmniej dla mnie jest oczywista. Otóż opisy recept. Opisy pewnych recept. Proszę. Lepszy nawóz z kupy i sokiem. Kwiatem i sokiem. Więc... od razu to biorę. I będziemy musieli zacząć tutaj dostarczać sok. Już nie produkujemy zwykłego smaru. Teraz będziemy produkować tylko i wyłącznie super smar. Bo po co zwykły, jak możemy lepszy. Tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, to jeszcze... Dopóki o tym pamiętam, postawmy... tutaj dostawcę butelek. I skoro mam tak dużo piachu... to może weźmy jeszcze, dostawmy tutaj trochę paneli, czemu by nie? I zróbmy też tutaj pojedynczy duży piec. Nawet, dobra, mamy to, więc mogę dwa duże piece. Jeden tworzący butelki i jeden tworzący dalej szkło. I szkoły jest nawet dlaczego, to widziałem, że tam je wyrabiają z butelkami, więc te. Do końca tutaj może trochę przyspieszymy produkcję paliwa, no i smaru ewentualnie. Ale z tego co widzę, to spokojnie jest wszystko nasmarowane. Więc chwilowo nie musimy się tym aż tak przejmować. I okej.
A skoro to mamy za sobą, to teraz co było następne? A, dobra, już pamiętam, tak. Musimy naszego kolegę Kośmicę tutaj portować, poprawiając jego statek, dając mu dwa plastile. Po prostu, żeby się cieszył. I w sumie, co nam tu da, nie mam pojęcia. Poza tym, że on będzie zadowolony, więc od razu z nim pogadajmy. Dziękuję! Myślę, że to wystarczy. Wasz gatunek wydaje się być bardzo hojny i życzliwy. Te ludzie hojni i życzliwi, bez przesady, większość z nas jest okropna, ale tak. Piszę to jako do mojej wdzięczności. Pa! Oczyszczenie obszaru umożliwiono budowę nad zasobami wyspy, są teraz automatycznie niszczone. A, czy możemy na przykład na kamieniu postawić i ono automatycznie się rozwali. No cóż, świetne. Świetne, przydatne, nie za bardzo. Ale i tak świetne. I dobra. Jak to już mamy z głowy... To dalej. Okej, dziękuję. I tak, wyślijmy kolejne, bo widzę, że można. Zobaczmy, co dalej. No dalej to tylko techniki, technologie, badania. Więc też tym się zajmijmy. I co ważne, jak tylko to będziemy mieć ogarnięte. Nowy przepis, część elektroniczna. Przepis wykonywany w assemblerze, assembler, moduł komputerowy w assemblerze, okej. Transport masowy, okej. Nowy punkt umiejętności, czy jest coś sensownego, co mogę wziąć? Wow. To będzie fajne, ale nie. Na razie nie mam. I pierwsze to chcę też lepszy nawóz. I właśnie jak o tym już mówimy, to teraz zajmijmy się... ...wonem i z tym. Zebraniem soku. Co jest też ważne... O! Muchy można tutaj łapać, te, które były przy pierwszym bossie. Przypadek jedną chciałem złapać, teraz wszystko będą agresywne. To nie za dobrze. Szybko się odnawia, dosyć. No nawet bardzo szybko. No dobra, wybaczcie, muchy nie chciałem, ale jak już muszę, to muszę. Jak już muszę, to muszę. Chociaż naprawdę nie chciałem. Ktoś w ogóle wypadnie z was? Nie wiem, ale tu coś widziałem przed chwilą. Już tego jednak nie ma, więc cokolwiek to... O, jest! A nie, dobra, to nasz pies. Klerenda do tej pory nie wiem, skąd mamy. A, okej, ona się wkurza chyba jak biorę sok. Czy coś, nie wiem. Tak czy inaczej, szybko tę wyspę już ogarnijmy. Jak to zrobimy? Będziemy tutaj robić produkcję soku, którego będziemy dostarczać do produkcji naszych lepszych smarów. O, jakaś dziura swoją drogą. Będę musiał tam wejść, zobaczyć. Ale to za chwilę. A zanim to, to tak. Ogarnijmy już to tak. Tak. Zbieramy czyste kule. Tak. Przekaźnik tworzymy w tę stronę, tak. Eksportujemy soczyste kule. Żeby wszystko po prostu było już na miejscu. I przekaźnik kolejny tutaj będzie. Tak, transportujemy. Zepsułem, oczywiście. Nie w tym kierunku, tylko na odwrót, tak. Przejmujemy soczyste kule. I co jest jeszcze ważne, zrobimy tutaj składzik na razie na ten lepszy smar. Póki mamy zwykły, to niech stosują zwykły. Jak zacznie brakować zwykłego, to wtedy zaczniemy dopiero przechodzić na ten super. Okej. Teraz w sumie jedyne, co nam zostało do ogarnięcia na szybko, to będą boty. Jeśli o nich chodzi, to szczerze się nie mam czym przejmować, czego obawiać. Szybko wszystko ogarniemy, będzie dobrze. Tylko tak, jeden ogarniający wystarczy. Zbieracza też może na razie jednego tam postawię, bo niczej potrzeby. Okej. Okay. Z fundagą fragment rubinu, kolejny. I tam jednak jeszcze wezmę bojowego.
dlatego też jako obrońca, bo... No nie czuję, żeby to było bezpieczne przez te muchy. Jak tu postawimy, to... Teoretycznie będę miał już z głowy... główną rzecz, którą miałem zrobić. I teraz tak, bojowy tryb ochrony... Zbierasz wszystko, ty... Zbierasz sok, dostarczasz do anteny. I okej, teraz kiedy jeszcze jest okazja... Powinien łapać muchę, jeśli się pojawią, chociaż... No niestety ich nie widzę. No trudno, kiedy indziej złapię muchy. A teraz pogadajmy. Witam, nazywam się William. Jakkolwiek to... Wiecie, czy bardziej po polskiemu, czy bardziej po angielskiemu. Ale tak. Nie znam cię, a wydaje się być naprawdę miłą istotą. Czy mógłbyś przynieść mi 10 jellies? Można znaleźć wewnątrz tych różowych stworzeń. Bardziej czerwonych. Okej. Okay. Przykład dzięki. Obudziłem się dziś rano z wielką hodonami. Musimy znaleźć czerwone majtuzy. Czy on będzie nawet... meduzy atakował? One są teoretycznie niegroźne, gościu. Nie, jeśli tak to ma wyglądać, to nie chcę mieć je tutaj. Trudno się mówi. Dobra. Dobra. Jest to już ogarnięte, to następny krok w naszych... prawach to... albo to coś, albo te galaretki, ale... galaretki zdobywamy z czerwonych meduz. A jak zdobyć czerwone meduzy, nie mam pojęcia. Ja się teorię mam, ale... czy to się uda potwierdzić? Nie wiem. Zobaczmy, czy jeśli zrobimy tutaj karmnik i soczystą kulę tu będziemy wkładać, czy one będą pierwsze chcieć, a po drugie, czy będą stawać się przez to czerwone. Nie wygląda na to. Więc... nie mam pojęcia, co z tym w takim wypadku zrobić. Może jeśli znajdziemy tę galaretkę, to będzie fajniej. I chyba jednak atakują boty. Nie, dobra. Zbierajmy tylko sobie sok. Nie wiem, czy ma to sens, ale będziemy karmić się sokiem i tak. No i sok na tyle szybko rośnie, że będziemy mieć zero problemów z tym wszystkim. No i okej. Skoro tutaj mamy już to załatwione, to wyślijmy po prostu rakietę z kolejną dostawą. Jedę zobaczyć, czy w muzeum gdzieś soku nie potrzebowali. I na tym będziemy chyba kończyć nasze spotkanie. A, dobra. W sumie niekoniecznie musimy, bo mamy tutaj dwa plastile, to chyba będziemy mogli jakieś zlecenia wysłać. Dobra, wysyłamy to. Wysyłamy to. I tak. Czy ktoś gdzieś potrzebował soku? Nie, ale potrzebował złapać muchy, więc jeśli znowu się pojawią, to je złapię. Tutaj jest potrzeba soku. Proszę. I zobaczmy, czy coś jeszcze, co będziemy mogli zrobić. Okej, plastik jestem w stanie. Chipy jeszcze nie, ale niedługo będę mógł. To też niedługo będę mógł. Smarbio, paliwo i kwiatki jak najbardziej zaraz przyniosę. Może raczej inaczej. Przyniosę to, jak tylko będę mógł. W sensie ogarnę to sobie. Ale... tak naprawdę reszta działań i w ogóle wszystko to w następnym epizodzie, bo... ten może nie trwał tyle, co pozostałe moje. Ale wydaje mi się, że wystarczająco dużo udało się tutaj ogarnąć, więc... no, to tyle. Dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Ej. O, i przykład, zobaczcie, mam już super smar powoli przygotowywany, więc jest dobrze. I chyba zwykłego smaru już brakuje. Zwykłego smaru już brakuje. Jeśli brakuje, to już nastawiam tutaj powoli wszystko na super smar. Będziemy musieli chyba też zrobić więcej produkcji super smaru. Ale tak, bo już wychodzę przed siebie, że tak to najłatwiej nazwę.
Ja już to naprawdę szybko zrobię. I tak, więc już naprawdę dzisiaj w tym odcinku nie robimy, więc no. To tyle, hej.